Cześć, tak jak wspomniałem we wpisie na blogu, do którego zapraszam, drugie stadium degeneracji krążka opisuje niestabilność pośrednią, czyli obluzowanie pierścienia włóknistego, wpływającego na niestabilność segmentu kręg-krążek-kręg, mogącego przyczyniać się do bólów. W dzisiejszym odcinku przedstawię kilka ćwiczeń na stabilność odcinka lędziowego. W pierwszym ćwiczeniu skupimy się na wyczuciu pracy miednicy, ustawiając ją do przodu i tyłu pochylenia. W pozycji początkowej kładziemy się na plecach i uginamy nogi w kolanach. Ręce leżą wzdłuż tułowia. Następnie z jednoczesnym napięciem brzucha i pośladków staramy się ustawić miednicę do tyłu pochylenia i przytrzymujemy tu kilka sekund. Powoli przechodzimy do ruchu przeciwnego i znowu w końcowym zakresie zatrzymujemy się na chwilę. Staramy się cały czas kontrolować każdy centymetr ruchu. Ćwiczenie to pozwala nam również lepiej wyczuć pośrednie ustawienie miednicy, czego będziemy potrzebować w reszcie treningu. Drugie ćwiczenie będzie głównie nastawione na wzmocnienie prostowników stawu biodrowego. Pozycja początkowa jest taka sama jak w poprzednim ćwiczeniu. Na wdechu napinamy nasze mięśnie brzucha oraz pośladki, z tym, że tutaj utrzymujemy miednicę cały czas w pozycji neutralnej, nie pochylamy jej ani do przodu, ani do tyłu. Ćwiczenie staramy się wykonywać powoli, z dwusekundową pauzą na górze oraz powolnym 2-3-sekundowym kontrolowanym opuszczaniem. Opuszczając biodro, robimy wydech, na dole wdech i zaczynamy kolejne. Jeżeli masz problem z bólami odcinka lędziowego, szukasz pomocy i chcesz mi pomóc przy tworzeniu treści tak, aby one były jak najbardziej dopasowane do problemu, z którym się zmagasz, zapoznaj się z ankietą, do której link zostawiłem w opisie. W trzecim ćwiczeniu wzmacniamy zginacze bioder. Do jego wykonania będziemy potrzebowali gumę oporową. Kładziemy się na plecach, nogi zgięte do 90 stopni w biodrach i kolanach, ręce skierowane do sufitu, gumę zakładamy na stopy. Z jednoczesnym wydechem przyciągamy kolano jednej nogi jak najbliżej klatki piersiowej i do zewnątrz, podczas gdy drugą nogę prostujemy. Wdech bierzemy w pozycji początkowej, przytrzymujemy tak 1-2 sekundy, wracamy, bierzemy wdech i druga strona. Powtórzenie wykonujemy do momentu utrzymania kolana przy klatce lub oderwania lędźwi po stronie nogi prostowanej. W kolejnym ćwiczeniu będziemy pracować nad kontrolą i stabilnością odcinka lędźwiowego w ruchu całego ciała. Naszym zadaniem jest tutaj, będąc w podporze przodem, prostować jednocześnie przeciwną nogę i rękę. Staramy się trzymać nasz kręgosłup w pozycji neutralnej. Uważamy na wszelkiego rodzaju kompensacje, do których nasze ciało może uciekać. Jeżeli czujemy, że w którymś momencie szczególnie tracimy kontrolę, wykonujemy ruch tylko do momentu, do którego nad nim panujemy. Potem w kolejnych treningach staramy się ten zakres wydłużać. Gdy to ćwiczenie jest dla nas za trudne, formą regresji jest wykonanie ruchu rąk i nóg oddzielnie. W poprzednich ćwiczeniach skupiałem się na wzmocnieniu mięśni brzucha, fantyzgięciu i antyprzeproście. Natomiast w ostatnim ćwiczeniu skupię się na wzmocnieniu mięśni brzucha, fantyzgięciu bocznym i antyrotacji. I tak ustawiamy się na boku, ręka podporowa jest ustawiona w pionie względem barku, stopy dla większej stabilizacji ustawione obok siebie. Stopę bliższą podłogi ustawiamy z tyłu. Napinamy brzuch i pośladki, unosimy biodro. Miednica jest ustawiona neutralnie i staramy się tak wytrzymać 20-30 sekund. Jeżeli pozycja na wyprostowanych nogach jest za trudna, regresją jest tutaj oparcie się na nogach zgiętych w kolanach. Jednym z głównych celów fizjoterapii jest zmniejszenie bólu. Może się to odbywać zarówno przez różnorodne zabiegi fizykalne, masaże, trakcje i ćwiczenia. W perspektywie długofalowej najefektywniejsze okażą się celowane ćwiczenia i zmiana stylu życia, jak na przykład zmniejszenie masy ciała.
Głównym celem treningu powinno być poprawienie i zwiększenie wydolności lokalnych mięśni, zrównoważenie napięcia pomiędzy mięśniami pełniącymi funkcje przeciwne i koordynację mięśni odpowiadających za ruch danego regionu. Jeżeli film się podobał, zostaw łapkę w górę, komentarz dla statystyk. Dzięki i do następnego.